przychodzą kolejne koszty sztandarowe. Jest to Kuba! Przepraszam, bo nie sposób was wszystkich wyliczyć, bo to są miejscowości na liście, wiejskie parafie, ale są duże miasta. No, tu się trzeba. Brawo! Oddaję głos koledze Zarowi. Nagramy. Witam Państwa. Zapraszamy do przedstawienia petycji. Bo po to, żebyśmy tutaj zebrali, żeby otrzymać petycję do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na wielką manifestację została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sprawiedliwości 2010 Klub Gazety Polskiej i Koła Radia Maryja. Wielkie brawo! To jest zdumiewający przejaw pogardy
dla ludzi, którzy gromadzą się pod biało-czerwonymi sztandarami. I to jest nie tylko rodzaj pogardy, to jest rodzaj lęku. Ja się zastanawiam, czego ci ludzie się boją. Prawdy! Cienia! Prawdy! Słabe uszy! Pod biało-czerwonymi sztandarami. Co trzeba mieć na sumieniu przeciwko narodowi polskiemu, przed takie nas da? Śmierć! Kochani, dzisiaj, w sytuacji, w której telewizja biega się od koncesji, prawo nadawania naziemnego, widzę ten sam rodzaj pogardy i lęku. To jest lęk przed wolną Polską, przed nieskrępowaną wymianą informacji. A informacja jest potrzebna do tego, żeby ludzie mieli wiedzę, żeby budowali swoją wiedzę o świecie. A wiedza jest siłem, na którym zatrzymuje się propaganda i kłamstwo. I dlatego telewizja trwa ma kłopoty. Kochani, prosimy bardzo Martę Święcicką o przeczytanie petycji w imieniu nas wszystkich.